Ole, 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 cześć, ja Oliwka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest mój brat Dominik i moja siostra Emilka. Nie wiem, czy ich było widać. Dzisiaj jest 20 czerwca, jutro jest zakończenie roku szkolnego. Naprawdę bardzo się cieszę. Ten rok szkolny mega, mega szybko minął. Naprawdę, pamiętam dosłownie jakby wczoraj była pierwsza lekcja w tym roku szkolnym, a no jutro już jest zakończenie roku, więc naprawdę bardzo szybko minął mi ten rok. Dzisiaj byłam tylko na próbie, ponieważ no, będę śpiewać na zakończeniu roku szkolnego. I na lekcję nie szłam, bo po prostu mi się nie chciało. Także jakbyśmy oglądali same filmy, więc wolałam po prostu być już prędzej w domu. Na dzisiejszej próbie może nie było jakoś idealnie, ale no było w miarę dobrze, ale jeszcze na dzisiejszej lekcji śpiewu sobie tam przećwiczę tą piosenkę. I myślę, że będzie dobrze. Więc zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Wakacje! Wakacje! Coś czuję, że te wakacje będą lepsze od poprzednich, ponieważ przypominam, że dokładnie rok temu, 20 czerwca, zachorowałam na ospę i nie dość, że nie polecieliśmy do Hiszpanii, no to wiadomo, Emilka się zaraziła, potem Dominik się zaraził, no i cały lipiec mieliśmy z ospą. No i więc wiadomo, że połowa wakacji była zrujnowana. A teraz lecę sprzątać pokój, ponieważ jutro spodziewam się gościa. Jeszcze nie powiem Wam, jakiego gościa, no dowiecie się to tego w swoim czasie, chociaż no niektórzy mogą się domyśleć. No właśnie, więc idę sprzątać pokój, bo może się Wam wydawać, że mam porządek. No owszem, na kanapie mam porządek, ale pozostałych części pokoju nie. No nie jest aż tak tragicznie, ale jednak porządek trzeba zrobić. Jest kolejny dzień, jest 7 chyba. Nie wiem, ja jeszcze jestem trochę zaspana. Jestem w jeszcze w piżamie. No, tak. I zaraz idę robić ogólnie rozśpiewkę. Muszę to zrobić. Też wtedy będę mu rozbudzę trochę. I no. Widzimy się później. O, matko. Wróciłam z zakończenia roku szkolnego. Jeżeli chodzi o występ, to jestem z siebie zadowolona. A teraz pokażę Wam moje świadectwo i nie tylko. No to ogólnie co dostałam w szkole. Czerwony pasek. Ja się bardzo cieszę, bo nie wiem, w 6 klasie to wiadomo. Jednak z każdym rokiem na rok jest ociupiny ciężej i cieszę się, że zdobyłam takie wyróżnienie. No i tak, zachowanie mam wzorowe, jak co roku. Z religii mam 5, z języka polskiego mam 5. Tak, z języka polskiego. Naprawdę język polski to jest dosyć trudny przedmiot i się bardzo cieszę, że dostałam 5. Nie wiem, mam 3 osoby chyba dostały 5 na koniec polskiego, więc no ciężko było, ale się udało. Z języka angielskiego mam 5. Z czego też się bardzo cieszę, ponieważ większość chyba osób wie, że chodzę do dwujęzycznej szkoły. Mamy 6 razy w tygodniu angielski, 3 nauczycieli, no i 5 z języka angielskiego na koniec. No, bardzo się cieszę. Z muzyki mam 6, no to dlatego, że po prostu na różnych uroczystościach na różnych uroczystościach śpiewałam, chociażby na zakończeniu roku szkolnego. Z plastyki mam 5, z historii mam 5. Ja nie wiem, jakim cudem ja to zrobiłam, że mam 5. Z historii. Z geografii też mam 5, z biologii też mam 5, z matematyki też mam 5. Ja nie wiem, jakim cudem to się stało. Z informatyki też mam 5, z techniki też mam 5 i z wychu też mam 5. Czyli po prostu w skrócie wszystkiego mam 5, tylko z muzyki mam 6. I jak co roku, dostałam taką nagrodę za zdrowe zachowanie oraz bardzo dobre wyniki w nauce. Nawet na pamięć to znam. Ten tekst. Jeszcze dostałam książkę. Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem. O. Taką książkę, nie wiem, czy będę czytać. Na razie na pewno mi się nie chce. I te rzeczy dostałam jakby w hali, no, na tym zakończeniu, a potem poszliśmy jeszcze na parę minut do klasy i dostaliśmy takie małe upominki. Tylko teraz to otworzę. Dostałam czekoladę
I to jest czekolada mocno mleczna. Jestem ciekawa, czy bardzo dużo się różni od takiej zwykłej mlecznej czekolady. Bo ona jest mocno, więc no. Dostałam też zwyczajny długopis. Do 7 klasy na pewno się przyda. Jest napisane don't forget to smile, czyli nie wiem. Nie zapomnij o uśmiechaniu się, nie zapomnij się uśmiechnąć. No coś takiego mniej więcej. Taki zwyczajny długopis. Oraz pudełeczko, w którym znajduje się taki, chciałam powiedzieć naszyjnik, bryloczek z taką chyba czterolistną koniczynką. Ewentualnie drzewem, ale nie no, raczej to, nie no, to na pewno jest czterolistna koniczynka. No, bardzo ładny bryloczek, mi się podoba. Jakby każdy dostał taki sam i był to dobry wybór. Bardzo ładny. Więc podsumowując, ja jestem z siebie bardzo zadowolona, nie tylko z świadectwa i tych ocen, ale też ogólnie z mojego występu. No i co? Zaczynamy wakacje! Ogólnie jedyna smutna rzecz w tym całym zakończeniu roku szkolnego jest to, że jakby się rozstajemy z klasą. No bo ogólnie w naszej szkole, nie wiem czemu tak jest, to bez sensu, jak według mnie. Jakby od 7 klasy nas mieszają, te wszystkie, no 6 klasy, które będą 7, nas mieszają. No po prostu na, nie wiem, no po prostu na nowe klasy, nie wiem, według tam umiejętności języka angielskiego, czy tam predyspozycji językowych. Nie pytajcie, bo nie mam pojęcia, jak to tam dzielą. No po prostu, nie będziemy wszyscy razem w klasie i to naprawdę było smutne dla większości osób. No... Jakby, to też to jest smutne, bo jednak nie wszystkie, ale większość osób z mojej klasy znam już, no, 6 lat. Bo, no wiadomo, część dołączyła tam w trakcie, ale większość właśnie znam już, no, w sumie połowę swojego życia, bo mam 13, więc 6 lat, no to prawie połowę życia. Teraz sobie gram w Among Us. Tak po prostu. W końcu są wakacje! Z tym impostorem. Już pojawił się mój gość. Hejka. Jest to oczywiście Marta. Tak. I przyjechała na noskę. Tak. I będziemy teraz świętować wakacje. No wreszcie, już się nie mogłam doczekać. Ja też. I jak tam, Marta, twoje świadectwo? No myślę, że dobrze. Ogólnie no to mam świadectwo z paskiem, zachowanie wzorowe, średnią 5-16. My z Martą bawimy się w najlepsze i się okazało, że wbiłam 800 subskrypcji, nawet nie zauważyłam. Gratulacje. Dzięki. I oczywiście dziękujemy wam, widzowie, no bo to przecież wasza zasługa. Tak. Już jesteśmy uszykowane w piżamy, tak. I patrzcie na to. Już jest 820, przecież jeszcze przed chwilą było 800, jakieś tak, jakby ogólnie 2 godziny to, temu. To mega teraz, no dużo dajecie tych słów, bo no niedawno, no przyjechałam do Oliwki koło tak 16. To było 772, nie? Tak, i teraz jeszcze specjalnie patrzyłyśmy i tak. Było 772. A teraz już 800. Ej, dosłownie minęło parę minut i zobaczcie, już kolejna wleciała. Ej, kolejna subskrypcja. Ej, minęło dosłownie chyba 30 sekund. Ej, dosłownie. Ja nie wierzę, dosłownie minęła, nie wiem, 2 minuty i znów kolejna. Teraz właśnie sobie oglądamy filmiki, jak byłyśmy małe. No i co? Tak. Byłyśmy takie słodkie i... No, malutkie. Tak. To było jakieś, byliśmy jakieś 3-4 latka. No, albo nawet mniej. No, tak. I już się bardzo dobrze dogadywałyśmy. Hejka, jest już godzina pierwsza, więc my idziemy spać. Pierwszy dzień tych wakacji uznaję za zaliczony pozytywnie. No, może od rana było trochę stresu, ale później jak wróciło się do domu, to było już fajnie. Jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić łapki w górę, a także subika. Tak, możecie zasubskrybować mój kanał, co mam dodać i wcisnąć dzwoneczek. Miłych wakacji, pa! Pa!